Dzień dobry w moim stylu. Wyraz subskrypcję jest bardzo trudny do wymówienia, ale jak widzę, że jest nas tutaj coraz więcej, to za każdą subskrypcję bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że będzie nas jeszcze więcej. Dzisiaj z kolei zapraszam Was na rozmowę o prawdzie i o tym, jak nie warto być więźniem własnego wizerunku. Spotkanie z aktorką Katarzyną Zielińską. Zapraszamy. Katarzyno, dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, Magdo. Katarzyno Zielińska, Boże, my się w ogóle nie możemy w realu złapać, no ale nie mogłam sobie odmówić spotkania z Tobą u mnie na kanale, bo wiesz, i już Ci to powiedziałam pewnie kilka razy, jak bardzo cenię to, jaką zawodową drogę wybrałaś, jaką wybrałaś drogę też swojego życia, myślę o Twoich najbliższych, ale po kolei, ponieważ właśnie jesteśmy świeżutko po Twoich urodzinach, jak się czujesz? A wiesz co, po raz pierwszy bardzo spokojnie i wydaje mi się, że na dobrej drodze o to zadbanie o własne szczęście. Pierwszy raz tak się czuję, powiem Ci szczerze, i się nawet cieszę, że dzisiaj się spotykamy, bo zawsze mnie przerażały te urodziny, a od wielu lat po raz pierwszy miałam taki fajny, spokojny dzień w życiu. Bez telefonu również, co mnie bardzo uszczęśliwiło i co się okazuje, że jest czymś bardzo potrzebnym w życiu. Znaczy, wiedziałam to, tylko nie zawsze można to zrobić. No i mam chyba takie postanowienie, może nie postanowienie, nie lubię tego słowa, ale taki przepis na mnie, którego chcę i będę się trzymać. O tak. To znaczy, rozumiem, że chodzi Ci o to, że chcesz zadbać o ten swój spokój, o swoją ciszę. Tak. Staram się to robić od jakiegoś czasu i powiem, dziękuję Ci za wczorajsze życzenia, które mnie jeszcze bardziej zmobilizowały i utwierdziły w tym, że jestem na dobrej drodze i to warto robić w życiu. Właśnie zadbać o to własne szczęście i się tego nie bać. I też właśnie wczoraj doświadczyłam tego, że otaczam się fajnymi ludźmi i to jest też moje coś niesamowitego w moim życiu. I bo wiesz, bo ludzi nie kupisz. To jest tak, że ludzi albo masz albo, i to jest tak, że albo tracisz czas z ludźmi, albo tracisz poczucie czasu z ludźmi. I wczoraj sobie pomyślałam, że właśnie straciłam poczucie czasu po raz kolejny z tymi moimi najbliższymi i to jest super. Też ja tylko tak dla porządku powiem, bo się odniosłaś do tych życzeń. Jeśli pozwolisz, to wiem, proszę, że to jest prywatne, ale myślę, że to ważne, bo o tym ciągle na moim kanale rozmawiamy, o tym, jak ważne jest to, żebyśmy my, kobiety, pamiętały o sobie. I o ile wiem, bo znam Ciebie, znam Twojego męża, znam Wasze wspaniałe dzieci, to napisałam, że wiem, ile masz miłości, że to jest poza skalą, ale że wiem, że sama już mając 46 lat, Ty jesteś kilka lat młodsza, że tak naprawdę najważniejsze dla kobiety, która wydaje się, że ma wszystko, jest poczucie spokoju wewnątrz siebie, a to jest taki stan, na który trzeba sobie zapracować. I tak. Wiele kobiet mi tu na naszym kanale tak o tym mówiło. Zaczynam już mówić na naszym kanale, myśląc ale nie ładnie tylko o Brzozie, ale o wszystkich no Was, które tutaj jesteście. I to jest właśnie tak, że... I wydaje mi się, że Ty też taka jesteś, że tak bardzo dużo potrafisz z siebie dać innym, zadbać o to, żeby się dobrze czuli, żeby mieli to, co jest im potrzebne. No ale gdzie to, co Zielinie potrzebne? I czy ona sama sobie daje prawo do tego, żeby sobie dawać? Jak to z tym jest? No właśnie, to jest tak, że chyba w pewnym momencie troszeczkę się pogubiłam. I wczoraj jeszcze jedna osoba mi o tym przypomniała, że właśnie trzeba zadbać też o siebie i żebym bardzo o tym pamiętała. I tak było. Myślę, że tak w okolicach 40 takie straciłam trochę grunt pod nogami. Nie wiedziałam do końca, co chcę robić, co powinnam robić. Właśnie chyba bardziej się trzymałam tego, co powinnam, a nie co chcę. I pomyślałam sobie, okej, stop.
Trochę wypowiadałam głośno swoje marzenia, ale był taki moment, że powiedziałam mojemu Wojtkowi, mówię, Wojtuś, jak ja bym chciała tak zastopować na chwilę, tak zastopować, żebym nie szła do pracy, żebym po prostu... I Wojtek miesiąc później, właśnie jak była ta pandemia, mówi, popatrz, wypowiedziałaś tak na głos swoje życzenie i tak jest. I na początku w tej pandemii mi było bardzo dobrze. Poczułam się tak, jejku, taki mam, jestem tutaj zamknięta z tymi najbliższymi i to jest takie wspaniałe. Potem zaczęłam troszeczkę, myśleć, że jest mi za dobrze. I widzisz, zaczęłam myśleć, że jest mi za dobrze, zaczęłam bardzo dużo chciałam pomagać, bardzo, bardzo dużo. Mam taką potrzebę w sobie, ale w pewnym momencie straciłam totalnie właśnie ten grunt pod nogami, gdzie ja jestem w tym wszystkim. Dlaczego ja się przejmuję całym światem, a mnie nie ma, naprawdę. Może nawet nie mogę mówić o jakiejś depresji, ale zaczęłam szukać siebie, tak, tak trochę czasem nawet byłam roztrzęsiona, co dalej. I pomyślałam sobie, że właśnie dam sobie ten taki spokój w życiu, że wszystko popłynie, że wszystko jakoś musi się ułożyć i potrzebny jest mi czas, bo ja zawsze, wiesz, mówiłam, dobrze, teraz zrobię to, teraz zaplanuję to i za chwilę to się działo, teraz zrobię to i byłam takim... Bardzo, bardzo sprawcza byłam w tym wszystkim i czasem za szybko się spełniały moje marzenia. I pomyślałam sobie, że tak z jednej strony, wiesz, tak, nie wiem jak to powiedzieć, tak szybko wlewałam benzyny, jechałam, kolejne tankowanie, jechałam i naprawdę poczułam się zmęczona po tej, po skończeniu 40 lat. I fajnie, że życie wyhamowało za mnie. I muszę ci powiedzieć, że dopiero teraz, na te 43, mogę powiedzieć, że trochę nie z własnej woli, ale osiągnęłam taki spokój, z którego jestem zadowolona i że tak życie mądrze w tym wszystkim pokierowało, że miałam czas dla swoich najbliższych, dla swoich dzieci, dla swoich pasji, dla swoich, no już nie mówię dla, bo z mężem to pilnujemy bardzo z Wojtkiem tego, żeby właśnie tak jak mówisz, wychodzić na randki i tego pilnowaliśmy w każdej chwili, nawet jak była pandemia, to robiliśmy sobie piątkowe randki w domu na kanapie i dzieciaki musiały iść spać o 8:00, choćby się waliło i paliło, to była nasza randka, albo szliśmy na spacer wokół bloku, ale to była nasza randka. Natomiast też właśnie mój dom wzbogacił się o 110 roślin doniczkowych, które zaczęłam podlewać, żeby uzyskać spokój, bo wiesz, to podlewanie roślin, no to na to podlewanie roślin to musisz mieć dużo czasu i wtedy możesz sobie pomyśleć. 110? 110 roślin doniczkowych, tak. Policzyłaś? Tak, liczę. Jezu, Zielina, ty jesteś niesamowita. Ja mam dwie. Dwie, no ale dom. Za to jakie rośliny doniczkowe. Ale słuchaj, rosną. No właśnie. Tutaj stoi fikus, który przez chwilę, rok temu, pamiętasz brzoza, tak przysnął, może miał w sen zimowy zapadł, ale dużo z nim porozmawiałam i szaleje. Wystawiłam go do okna i zwariował, leci w górę. Natomiast w drugim pomieszczeniu mam rozwydrzoną do granic możliwości monsterę, nad którą nie panuję. Jezu, jak ty pięknie mówisz o tych roślinach. Rośnie. No właśnie, i to jest to. A wiesz, że fikus jest bardzo trudny do utrzymania i też musi mieć dobrych ludzi wokół, żeby mógł rosnąć i się rozwijać i czasem faktycznie też musi mieć słabsze chwile, jak to każdy z nas, ale no to widzisz, to masz dobrą rękę do kwiatów. No. Słuchaj, no to bardzo ci dziękuję, szczególnie, że ty o kwiatach wiesz bardzo dużo, bo przecież wiele razy opowiadałaś w wywiadach o swoim dzieciństwie i tym, że rodzice mieli szklarnię, więc tak. Wiesz, co to znaczy, czyli jakie piękno jest w naturze. I o tę potrzebę piękna muszę cię zapytać, bo ilekroć cię obserwuję albo spotykam, zawsze masz na sobie coś albo w sobie coś takiego, co mnie w jakimś stopniu zachwyca. I jak myślę sobie w ogóle o Kasi Zielińskiej, to myślę o takiej nieodkrytej istocie w tym naszym tutaj światku czy świecie. Bo ty masz tyle takich pięknych cech, których nigdy nie pokazałaś.
A ja tego bardzo żałuję. No to jak mi mówisz o 110 roślinach, do których masz rękę i jak mogę przypuszczać, ani jedna ci nie zwiędła przez ten cały czas i wszystkie się mają świetnie. No walczę o nie, walczę. No to no walczysz, no więc właśnie. No więc znowu, jaką trzeba być dobrą duszą, żeby to dookoła kwitło? Masz tego świadomość? No ojej, to no bardzo ci dziękuję. No, czy tutaj taka jestem egoistyczna w tym sensie, że te rośliny dają mi też taką dużą dawkę spokoju i jak tutaj przychodzę, ja się czuję bezpieczna, wiesz, w tym moim świecie, ja to nazywam takie moje małe Bali. Wiem, że tu mi się, nad tym, nad czym mogę zapanować, to mi się, po prostu nic mi się nie stanie. I jak tak właśnie przychodzę do domu, ja jestem, na przykład jak gdzieś wyjeżdżam z jakimiś spektaklami, czy gdzieś mam jakiś dalszy wyjazd, wiesz, ja bardzo chcę wracać do domu, właśnie tutaj do tego zielonego naszego świata, który też kochają bardzo moi synowie i mój mąż. No to, no, to ten świat mi daje tak dużo, ale ja też się staram faktycznie też tym oddawać, co mogę. No, czasem lepiej mi idzie, czasem gorzej. Różnie to bywa. No jasne, jak każdy z nas. Kasia, a jak nieobca jest ci kontrola i zarządzanie? Kontrola i zarządzanie, no właśnie. Czasem chyba za bardzo kontrolowałam siebie i to mnie też zmęczyło. Natomiast... Ale chodzi o wizerunek zewnętrzny? Tak, o to, tak. Co widzą i wiedzą o tobie obcy? Tak, był taki moment, że bardzo kontrolowałam i chyba nadal mam takie coś, że bardzo kontroluję siebie i czasem jestem zła o to, bo ale też zła jestem, a z drugiej strony sobie myślę, że to jest też z czegoś to się bierze i też dostałam trochę swego czasu przepraszam, w dupę i no widzisz, przepraszam, mówię, no w dupę dostałam bardzo i teraz się po prostu boję tak wychylić. I czasem mam takie coś, okej, dobra, powiem to, a potem mówię, dobra, nie powiem, bo nie chcę brać na siebie potem konsekwencji tego, że będę musiała odpisywać, tłumaczyć się i tak dalej, to wolę sobie powiedzieć o tym wśród najbliższych i tyle, i mieć spokój. Tak, i teraz tego właśnie spokoju mi bardzo potrzeba. Natomiast bardzo lubię zarządzać i nawet niektórzy mówią o mnie, że jestem kaowiec i lubię organizować, zarządzać i to się chyba nie zmieni. I to jest też chyba taki mój, chyba na pewno to jest mój plan na przyszłość, że w końcu chcę robić też coś z drugiej strony. Musiałam sobie odpocząć. Czekaj, dobre. No. Dobre. Poczekaj, zostańmy przy zarządzaniu i byciu kaowcem. To znaczy co, otwierasz dyskotekę? Nie. Takich rzeczy nie, chociaż chciałam otworzyć swego czasu restaurację, ale stwierdziłam, żebym miała za mało czasu dla najbliższych i bym siedziała w tej restauracji i próbowała wszystkich dań i rozmawiała ze wszystkimi gośćmi i bym nie chyba nigdy w domu nie było, chociaż to było moje marzenie i Wojtka. Natomiast no, mam taki, niektórzy mówią o mnie właśnie, że ja jednak się nie pozbędę tej takiej białej koszuli i takiego syndromu trochę księgowej. Ja zawsze chciałam iść na handel zagraniczny, liczyć, zarządzać i tak dalej. Natomiast w pewnym momencie, jak zaczęłam robić te swoje produkcje teatralne, czy Berlin Czwarta Rano, czy sobie The Magico, czy teraz Nowy Jork Prohibicja, zawsze po każdej produkcji mówiłam, koniec, dość. To już mnie tak zmęczyło to zarządzanie. Ludzie to. W ogóle nie... Prawda? Że ludzie się nie słuchają, ludzie nie w ogóle nie mają nie myślą tak jak my. Do twojego czasu. Tak. Dlaczego oni nie myślą tak koniec. Jak my? No. I jak to jest, że aktorzy nie mają terminów i że nie przychodzą punktualnie na próbę, kiedy ja chcę być potem w domu i gotować zupę dla najbliższych i dlaczego nie przynoszą na czas, nie wiem, kostiumów, muzyka nie na czas jest gotowa i tak dalej, i tak dalej. Ale po każdej produkcji oczywiście... Cały czas się śmieję, bo to znam. No. Po każdej produkcji trzeba się przespać i teraz się dłużej przespałam, bo przespałam się 2 lata. Bo naprawdę byłam wykończona i też na pewno, jeśli teraz będę zarządzać, to już naprawdę na własnych warunkach, na tyle ile na tych warunkach takich, że w miejscu, w którym chcę być, z ludźmi, z którymi chcę to tworzyć,
i dlatego czekam. I tak też czekałam na mój Nowy Jork Prohibicja, na terminy tych, z którymi chciałam być. Tylko teraz moim postanowieniem jest coś takiego, że nie będę się bała mówić, że z kimś mi jest nie do końca po drodze i niewygodnie. Bo tego się zawsze bałam. A paradoksalnie to potem tworzyło jeszcze większe kwasy. O, i właśnie, i tu się zatrzymajmy, bo to też jest wspólna cecha nas kobiet. Ja to nazywam syndromem machnięcia ręką na niewygodne dla nas. I jeśli przytaczasz ten przykład, że ostatecznie pracowałaś z ludźmi, z którymi tak naprawdę wcale nie chciałaś, to sama wiesz, ile się potem rozlewało. Tak. I to jest, wybijam teraz ten wątek, żeby ku przestrodze, bo to dotyczy wszystkiego, i relacji zawodowych, i relacji sąsiedzkich, i relacji romantycznych, no wszelkich, kiedy my dajemy sobie jednak wmówić, albo same sobie wmawiamy, no dobra, jakoś to będzie, tam przeżyję. Nie, bo chyba jednak ta złota zasada otaczania się ludźmi dobrymi, z którymi jest nam dobrze po prostu i w ich towarzystwie jest nam dobrze i czujemy się spokojni, a ty o tym spokoju tu dzisiaj dużo, no to chyba to jest najlepsze rozwiązanie. Tak, i mamy do tego prawo. Tak, tylko zobacz, czy to nie jest trochę wielka nasza kobieca strata, że ja, mając 46 lat, ty 43, że dopiero teraz, będąc już doświadczonymi i dojrzałymi kobietami, dopiero mamy w sobie to, jak ja to mówię, czarno-białe. Tak jest tak, nie jest nie. I tyle. I nie będziemy się przejmowały tym, co powiedzą inni, bo my wybieramy tak, żeby było nam dobrze. No właśnie, i tyle. Powiedz mi. I tyle, dokładnie. No. I tyle. I teraz powiedz mi, ile zyskałaś, jeśli zgadzałaś się na niekomfort dla siebie, brak komfortu dla siebie, dla tak zwanego ogólnego dobra. Co zyskałaś, a co straciłaś, jeśli nie słuchałaś brzucha, intuicji i serca? Oj, to chyba, co zyskałam, to muszę się zastanowić. Właśnie. To porozmawiajmy o stratach. No może coś zyskałam w, nie wiem, kolejne jakieś rzeczy odhaczone w swoim życiorysie i w CV. Tak, a co straciłam? Straciłam spokojny sen, fajne poranki, straciłam to, że czasem byłam nieprzyjemna dla bliskich, a bliscy nie zastanawiali się dlaczego, a to nie oni, tylko ktoś całkiem inny, który wpływał na moje życie. Tylko ja? Tak, tak. Straciłam czas przede wszystkim, taki cenny, bo jak patrzysz dookoła, jak niektórzy ludzie wysiadają na swoim przystanku i już nie możesz z nimi porozmawiać, to za cenne jest życie, po prostu za cenne jest życie. I z niektórymi nie zdążasz porozmawiać, bo już ich nie ma. No więc pomyślałam sobie, kurczę, ja mam, to jest moje życie, wiesz, to jest tak, że czasem ktoś się nie zastanawia, ile w życiu narobił mi szkód i potem nie patrzy, jak ja żyję, jak ja się z tym mam, co ja czuję, ile ja kminię. Mówię, Boże, Wojtuś, może... Tak, a Wojtuś mówi, zostaw, to już przeszło. A ja jestem taka, że się bardzo przejmuję, Magda, wszystkim, naokoło. I mój mózg po prostu w pewnym momencie parował, jak... Czasem jak idziesz do fryzjera i ci nakłada taką, to takie odżywianie włosów, taką suszarę, która tak paruje, aha, to po prostu ja się w pewnym momencie czułam jak ta suszarka po prostu. I, znam to. I wiesz, i kolejne załamania na twarzy, zmarszczki, to nie dlatego, że ja się starzeję, tylko po prostu od smutku po prostu. I powiedziałam nie, dość, po prostu basta. Tak już nie będzie i naprawdę tak nie będzie. Może mnie oczywiście, co mnie może, powiedziałam tak, zasmucić mnie może czyjaś choroba, czyjeś to, na co nie mam wpływu, chyba się choroba najbliższych, walka o zdrowie czyjeś, tak, ale nie po prostu takie bzdety, takie po prostu rzeczy, które mnie totalnie wybijały. Nie mówię, że tego teraz nie robię, ale staram się bardzo nad tym pracować. No tak, no ale przecież domyślam się, że w Twoim zawodzie to przede wszystkim według tych, którzy decydują, to nie Ty decydujesz o swoim losie, prawda? Więc czy Ty masz łatkę tak zwanej trudnej? Mam. Aktorki? Mam. Masz, nie? Mam. Tak. Co Ci powiem? A ja ostatnio z moją przyjaciółką krzyczałyśmy sobie,
bo ona też nie należy do najbardziej układnych, że jesteśmy trudne i chcemy być nawet najtrudniejsze i będziemy chciały z tym żyć do końca świata i jesteśmy dumne z tego, że jesteśmy trudne. Trudno! Tak, jesteśmy trudne. No i tak, zawsze się tego bałam, a dzisiaj się z tego śmieję. I zawsze to bardzo potem przeżywałam. Och, naprawdę bardzo. A teraz mam takie... No bo rozczarowałaś innych, nie? No i co? Tak, i jestem dumna z tej swojej góralskości, że... oczywiście czasem, może niesłusznie tupałam nogą, też no czasem miałam swoje humory, jak to, że czasem aktorki mają... nie ma. No i miałam i za to jest mi głupio. Natomiast też, ale zawsze kurczę uczciwie podchodziłam do tej roboty i sobie myślę, kurczę no, dlaczego ta druga strona tego nie docenia? Ale dobra, mówiłaś coś, więc tak chciałam dokończyć swoje wywody. Powiedz mi, ile w życiu zależy od ludzi, albo zależało od ludzi, których spotkałaś? Bardzo dużo. Ale właśnie fajnie, że mówisz o tym, ponieważ wydaje mi się, że jestem szczęściarą i jestem, tak jak mój tata mówi, że jest urodzony w czepku, że często znajdowałam się w sytuacjach i wśród ludzi naprawdę fajnych, z których potem wychodziły przyjemne rzeczy, jakieś pracowe, często pracowe. I się śmiałam, że naprawdę mam szczęście i ląduję w jakimś dobrym momencie i w sumie, no tak, no, podsumowując, często miałam szczęście, tak. Jakby się przyjrzeć drugiej stronie medalu i zastanowić nad tym, ile spotkałaś takich osób, które nie będąc ci przychylne, hamowały na przykład twoją karierę. No tak. I powiem ci, że do pewnego momentu szłam takim, zgodnie też z myślą mojego taty, że nie oglądaj się właśnie na tych, którzy cię hamują, po prostu się odwracaj i rób swoje. I do pewnego momentu tak robiłam, ale w pewnym momencie straciłam siły, bo bardzo było dużo tych ludzi i pamiętam takie jedno spotkanie, no, nieważne gdzie i nieważne kiedy, ale ważne kiedy, to było rok temu, gdzie poszłam zawalczyć o swoje projekty, o siebie, o swoje dobre imię, które gdzieś tam właśnie ktoś bardzo nadużył mojej cierpliwości i weszłam na to spotkanie i powiem ci, że właśnie wśród tych ludzi, którzy wiem, że jakoś tak no, nie do końca mi dobrze życzyli i wiesz, że nie zawalczyłam o siebie, bo po prostu straciłam siły i nawet zadzwoniłam do mojego męża i Wojtek mówi, no jak ci poszło? Ja mówię, Wojtek, czuję się jakbym wyszła z filmu Miś, po prostu nie jestem w stanie ci powiedzieć dlaczego, natomiast totalnie przestałam o siebie walczyć. Już mi nie zależy na tym, chcę po prostu odpocząć i niech się dzieje wola nieba, niech się dzieje po prostu, jeśli będzie ten projekt, to będzie, jak nie będzie, to nie będzie. I tam właśnie wszyscy wtedy moi bliscy mi mówili, Kaśka, idź jeszcze raz zawalcz. Ja mówię, nie, no po prostu to jest, nie, koniec. Teraz jestem ja ważna dla siebie, po prostu. Jeśli będę miała pracę, to będę miała pracę, jeśli nie, to nie. Tak ma być. I to było rok temu. I dopiero teraz myślę sobie o jakichś kolejnych projektach, bo rok właśnie musiałam odreagować te wszystkie rzeczy. No ale masz też taki zawód, tak, że w wielu miejscach jednak zależysz, bo jest to grupa, wy nie jesteście indywidualistami. Każdy jest, ale na koniec gracie w drużynie. Dlatego tak zawsze głośno cię podziwiałam za to, że potrafisz, co to znaczy wyprodukować spektakl w teatrze? To znaczy po prostu wszystko. To znaczy, no właśnie, co to znaczy w kilku zdaniach? To znaczy wszystko. To znaczy wszystko wyprodukować. No właśnie, ale wszystko to znaczy? Bierzesz na siebie jakąś ogromną odpowiedzialność, zaczynając od tyłu, czy się sprzedamy, czy przyjdą ludzie, czy teatr, który podejmuje ze mną współpracę, będzie zadowolony z tego, to jest już finalny, jak już oddaję produkt. A na początku, czy zbiorę pieniądze, czy wystarczy na wszystko, czy aktorzy będą mieli terminy, czy wszystko będzie na czas. No teraz jeszcze dodatkowe
coś takiego jak pandemia, czy nie będziemy musieli przerwać i nie doprowadzimy tak. projektu do końca. A co to znaczy zbiorę pieniądze? No, czy będę miała też sponsorów na dany projekt i potem czy się, no, muszę się wywiązać też z umów sponsorskich. Na szczęście powiem Ci, że... A jak Ty tych sponsorów pozyskujesz? Po prostu dzwonię, umawiam się na spotkanie i chodzę sama. I chodzę sama i opowiadam o moich marzeniach i o tym, co bym chciała wyprodukować i dlaczego się z tą, a nie inną osobą spotykam. I powiem Ci, że tu jest takie coś fajnego właśnie, że w każdym projekcie miałam fajne firmy i fajnych ludzi, którzy wierzyli w moje marzenia. I tu było mi, już było mi bardzo wtedy łatwo, ponieważ wiesz, jak wyglądają, Magda, czasem umowy sponsorskie, walczysz o każdy punkt i tak dalej, co ty musisz, co trzeba zrobić i tak dalej. Nienawidzę tego. Nienawidzę tego, ja również. Ja zawsze odpadam tutaj. Tak. Ale powiem Ci, że właśnie w tych, to jest niesamowite, że właśnie w tych trzech projektach teatralnych wszystko tak bardzo gładko szło. Nie wiem, jak to się działo. I przez to mogłam od razu przejść o stopień wyżej, czyli zająć się tym, co najważniejsze, czyli scenariuszem, zaopiekowaniem aktorów. A sama w tym wszystkim chciałam zaistnieć. Grałaś. Tak. No właśnie. Były oczywiście takie czasem spinki, że jeden z aktorów mówi: kurwa, Zielińska, albo przestaniesz odbierać te telefony, albo zajmij się teraz śpiewaniem i żebyśmy we czwórkę super brzmieli w tym numerze, nie? A tutaj śpiewamy, to jest Nowy Jork, a tam drrr, nie? I ja mówię, słuchajcie, ja was przepraszam, ale ja muszę odebrać, bo jeśli nie odbiorę tego telefonu, to być może mi przepadnie pół budżetu, nie będziemy mieli kostiumów, albo nie będziemy mieli praw z Ameryki i tak dalej, nie? I Kacper Kuszewski mnie zabije za to, co powiem, ale właśnie był taki jeden moment, że on sam nie wytrzymał. To jest mój taki dobry duch w tym spektaklu. I on zaczął tak strasznie się drzeć na całą tę salę gimnastyczną w Romie, ale tak się bardzo darł. Ja Cię, Kasper, przepraszam, jeśli słuchasz naszej rozmowy. I zaczął się z tych nerwów rozbierać i ściągać ten strój taki, tak zwany, jak to nazywam, strojem ćwiczebnym w teatrze. I się darł, że on nie wie, czy on śpiewa, czy on jest w moim biurze, czy że my z niczym nie zdążymy. I w pewnym momencie zobaczyliśmy właśnie Kacpra w samych gadkach. To było przed świętami Bożego Narodzenia. I ja byłam tak bardzo przerażona, bo ja nigdy takiego Kacpra nie widziałam, a my się bardzo przyjaźnimy. I ten Kacper strzelił drzwiami, wyszedł i pojechaliśmy na święta Bożego Narodzenia. I ja mówię, Jezus Maria, Jezus Boże, ja naprawdę nie chciałam źle, ale ja, mi czacha parowała, żeby to wszystko spiąć. I Kacper opowiada, że też siedział na tych świętach i mówi, Boże, kiedy ja będę mógł powiedzieć, że po prostu ja wybuchłem, ale ja już też nie mogłem patrzeć na to wszystko, że Ty sobie z tym wszystkim już nie radzisz i mi było Ciebie żal, że nie ogarniasz tego i że to jest taki Twój kryzysowy moment. I właśnie przyszliśmy po tych świętach i to było najcudowniejsze rzucenie się sobie w ramiona. No ale tak czasem wygląda ta moja praca, że nie chcę źle, ale czasami po prostu nie wydalałam na zakrętach. Ale co? Jezu, ja się wzruszyłam. Wzruszyłam się, bo wyobrażam sobie też to ciśnienie, tę odpowiedzialność. Jeśli bierzesz na siebie coś takiego, to już wiesz, że nie jesteś odpowiedzialna tylko za siebie, ale za tych ludzi, za te instytucje, z którymi po prostu, to jest jak podpisanie cyrografu, tak, podpisanie to jest pakt z diabłem i po prostu trzeba się z tego wywiązać, właśnie jak to zrobić, żeby były straty jak najmniejsze, ale ta anegdota z Kacperem... To jest genialne, ale wiesz co Dobra. Jeszcze było wspaniałe, że w tym projekcie właśnie miałam osoby, ja wiedziałam, że ten ja idę, jeśli przepadnę, to po prostu w takim cudownym towarzystwie wspaniałych osób, które mi pomagały i tak mnie na duchu trzymała też jedna osoba, Po bardzo ciężkiej operacji, która zadzwoniła do mnie, Kaśka, ja jestem z Wami, ja Ci to wszystko pomogę ogarnąć. I ja mówię, Boże, jeśli ta Monia jest z nami, no to wszystko, to,
to ja nie mogę się poddać. Ja nie mogę się poddać, bo jeśli Monia powiedziała, że nam wszystko pomoże i ona pomimo tych wszystkich swoich problemów też jest z nami, to ja wiem, że to jest najwspanialszy projekt, który robimy. Ale ty masz szczęście do ludzi. Ale powiem ci, że tak, że to jest mój sukces życiowy, że tych bliskich naprawdę mam przy sobie i sobie myślę, dobra, jak jeszcze zdrowie jest, to wszystko jest, to wszystko gra. I właśnie zawsze jak te projekty robię, nie wiem, czy ty też masz tak, Magda, ale że jak już podpisujesz ten cerograf, to mówię tak, dobra, zamykam oczy na 3 miesiące, ja po tych 3 miesiącach otworzę oczy i będzie pięknie i będę, w moim przypadku, będę stała na scenie, kłaniała się i będzie się, ja sobie tak właśnie mam taki obrazy tworzę i będzie się wszystkim podobało i będziemy wszyscy wzruszeni i będę przychodziła do domu zachwycona, że zrobiłam cudowny projekt z fajnymi ludźmi. A te 3 miesiące jakoś się przeczołgam. No, a potem oczywiście musisz, no, tak jak ja teraz wzięłam wolne na 2 lata. Każdy dzień przeżyć. Tak. A teraz jestem w tak zwanym spa, ale no myślę tak, myślę o kolejnych projektach oczywiście. Kaśka. No. A co jest taką wiadomością, taką rzeczą, którą chciałabyś powiedzieć o sobie publicznie, czego jeszcze nigdy nie powiedziałaś? Co właśnie wynika z tej kontroli, że trzymałaś ten wizerunek w ryzach i nie było cię stać na prawdę o tobie samej? Co to jest takiego? Ach, to... ja to powiedziałam tobie przed rozmową. Tak, powiem to, ja nie jestem taką uśmiechniętą od ucha do ucha zieliną, która ze wszystkim sobie super daje radę, jak to wszyscy myślą. Że też mam mnóstwo problemów. Ja jestem na pewno osobą, która się nie lubi publicznie dzielić tymi problemami, ale mam w duszę problemów, które też ogarniam. Jestem normalną Kaśką, która też od roku czasu sobie codziennie musi popłakać i taki mam czas, no. A nigdy sobie publicznie na to nie pozwalam, bo sobie myślę, że jestem za mocna, a codziennie płaczę. Codziennie płaczę sobie wieczorem i mi jest lepiej rano po prostu. No. Ale płaczesz, bo zmarła mama? Tak, na przykład, wiesz, kiedyś podeszła do mnie taka osoba w Starym Sączu i powiedziała, że pani Kasiu, a pani to tak się uśmiecha, zmarła pani mama, a pani się uśmiecha. Tak mi miesiąc po powiedziała. A ja mówię, pani co? Ja walczę z tym, żeby się uśmiechać, bo ja żyję i mam dzieci i chcę się uśmiechać dla nich. I sobie potem myślę, kurde, czego ja się tłumaczę? W ogóle, wiesz, po prostu... Z czego ja się tłumaczę i no a ja od roku czasu jestem dosyć smutną osobą, która no właśnie też sobie musi po prostu czasem ulżyć i poryczeć i to jest tak, że kurczę, każda z nas właśnie, to jest takie do dziewczyn, że my się tak boimy popłakać, boimy się wyryczeć, żeby nam było lepiej. A dlaczego? Po prostu dlaczego? Bo każda powinna sobie znaleźć na to przestrzeń. Mam na przykład swoją Małgośkę, która mi mówi, Kaśka, ty powinnaś, to, i to jest fajne, korzystam z tego, że staję przed lustrem i po prostu przez dwie minuty tak trzepię rękami i po prostu to mi daje tyle luzu i takiego, i właśnie i płaczę i ja mam na to przestrzeń w domu, a często się boję, nie wiem, boję albo wstydzę o tym mówić, nie wiem dlaczego. Natomiast też mam swoje dołki i dużo mam smutków. Natomiast, no, nie wiem dlaczego, też mam taki właśnie taki wizerunek takiej mocnej źliny, która wszystkim pomaga, a no. A kto jej pomaga? No, o dziękuję. Papier znaczy, przyszedł, chusteczka przyszła. Tak, ja też ja mam w ogóle serwetkę jakąś. Serwetkę, ja mam też papierową kuchenną. Właśnie też ja nie mam pięknych serwetek. Ja już tyle płaczę w tym programie, że już nam się chusteczki pokończyły w studiu. Natomiast powiem ci, Magda, że fajnie, że sobie mogłam u ciebie poryczeć i że dałaś mi tę przestrzeń, żeby też, no... Bo tu jest bardzo bezpiecznie tak u ciebie i, no, i wiem, że jestem w fajnej tutaj grupie kobiet, która
no, jakoś tak, właśnie tak jest bezpiecznie, wiesz, jak w moim myślę, domku. Że to jest trochę też taka wspólnota, która się, jak takie cieniutkie pajęcze sieci, że ona się tak tka między kobietami. Do cholery jasnej, jak wreszcie kobiety uwierzą, że podzielenie się... No poczekaj, zbieram się. Że podzielenie się prawdą, emocjami, kurczę, smutkiem, gównem, bo czasem tego jest tyle w życiu, że nie masz nawet jak już tej głowy wynurzyć, żeby ostatni haust powietrza złapać. I to jest okej, to są przejściowe problemy, ale po prostu dlaczego jesteśmy w tym takie zakotwiczone, żeby tego nie pokazywać? Znaczy co, kto, kiedy nam wcisnął do tych naszych biednych głów, że my nie możemy pokazywać słabości. Dlaczego tak się stało, wiesz? No ja właśnie... Po co my sobie to robimy? Po co my sobie to robimy? Ja ci powiem o takiej sytuacji, pewnie się poryczę, jak powiem do końca, ale... właśnie ja byłam, powiem ci, kiedy ja powiedziałam, że też basta, kiedy umarła mi mama i szłam... szłam dla niej po wieniec. I miałam taki w głowie, że to będzie piękny wieniec dla mojej mamy, ogromne serce. I szłam w centrum Warszawy, gdzie akurat natrafiłam na pana z aparatem, który zaczął mi robić zdjęcia. I ja byłam tak wykończona, Magda, po prostu, że ja nawet nie miałam siły powiedzieć spierdalaj, mama mi umarła, bo się... bałam, że to wyjdzie do prasy, że będą pisać, że przyjadą na cmentarz, wiesz, i godnie to zniosłam. A potem sobie pomyślałam, kurczę, już jestem tak, już jestem więźniem samej siebie i powiedziałam, koniec, po prostu koniec. Oczywiście wtedy nic nie musiałam przyjść do domu, totalnie się wyryczeć i powiem ci, że zaczęłam, jak to mówię, banglać po internecie i znalazłam to zdjęcie. I tak się patrzyłam na to moje zdjęcie, takiej, wiesz, takiej smutnej zieliny i sobie myślę, ja pierciu, dlaczego po prostu nie postawiłaś tutaj granicy jakiejś, nie? Ale się bałam, po prostu bałam się właśnie tych okładek gazet. Bardzo się tego bałam i powiedziałam, koniec, w tym momencie po prostu to się zmieni, nie? I też... no to był taki mój, naprawdę taki trochę, ja to nazywam takim właśnie upadkiem własnej siebie, że po prostu już byłam taką, no sama nie wiedziałam, co z sobą zrobić. I dlatego jak życzyłaś mi tego, właśnie tego spokoju, że to jest duża praca, tak, to jest ogromna praca nad samą sobą, nad swoimi wyborami, nad tym, co chcesz, a co musisz. Oczywiście, że czasem musisz. W tym naszym zawodzie też czasem musisz. Natomiast są też takie, właśnie są też gdzieś te granice. I powiedziałam, że fajnie, że je mam i będę się tego trzymać. O tak. No. Ale sobie poryczałam, ale jest mi lepiej, że świat o tym usłyszał. Mi też. No. Wiesz, to po prostu w życiu jest tak, że na wszystko jest czas. No. Na każdą decyzję, na każde słowo, na wszystko jest czas. A mnie się wydaje, że to jest trochę taka sytuacja, w której my, 40-latki, przeżywamy pewne sprawy po to, żeby na przykład naszym dzieciom było już lżej. Żeby jakby oni nie musieli, one nie musiały, wiesz, pchać jeszcze raz tego wózka pod górę. Tak. Ostatnio powiedziała w jakimś wywiadzie, że daliśmy sobie wmówić, że można żyć bez emocji, że liczą się kurwa, te pomniki, to PKB, te kredyty, te uśmiechy, guzik, prawda? Nic się nie liczy poza naprawdę spokojem, poza takim poczuciem, że jesteś we właściwym miejscu, że nikt ci granic nie przekracza, że może czasem masz inaczej niż sobie wymyśliłaś, ale dopóki to jest dla ciebie dobre, to jest dobre. Tak. I tyle. A każdy ma inaczej. I od pierwszego
my się od siebie nawzajem. Właśnie nie oceniajmy siebie, właśnie odpuśćmy się od siebie nawzajem, dokładnie. Pięknie to nazywasz. I to nie ja, to już ktoś tutaj powiedział, żeby sobie po prostu, wiesz. Właśnie nie trzeba się tłumaczyć. Ja właśnie miałam też coś takiego, ja wiem, co chcę robić w życiu. I jeśli umawiam się z kimś i chcę powiedzieć, tak, jestem dobra, jeśli chcesz obsać mnie w czymś, to robię i nie muszę się nikomu tłumaczyć, że się z kimś właśnie umówiłam na spotkanie. I tak sobie obiecałam w życiu, że będę robić, że jeśli będę chciała iść i powiedzieć, marzy mi się zagranie w twoim teatrze, czy w pana, czy w pani, to po prostu pójdę i nie będę się stresować, bo przecież mam prawo zawalczyć o siebie. Też wiesz, takie właśnie sytuacje. A widzieliśmy, że gdzieś byłaś na rozmowie. Tak, byłam na rozmowie. Tak, zawalczyć o siebie. Ale Magda, ale dawniej ja przychodziłam do domu i mówię, Boże, może, Jezu, może nie powinnam i tak dalej, i tak dalej. I patrz, trzeba po prostu przekroczyć tę jakąś magiczną czterdziestkę, żeby wiedzieć, że to jest okej. Okay, że to jest okej okay i że masz do tego prawo. No, więc... Teraz tak właśnie jest, że powiedziałam, że okej, okay, czekam w tej poczekalni też swojej, bo pytałaś mnie, czy na przykład czy coś chcę powiedzieć o pracy, nie? Pamiętasz, rozmawiałyśmy o tym. Tak. Ja mówię właśnie nie, no teraz nie chcę powiedzieć o pracy, bo też czekam na tę swoją, coś fajnego aktorskiego, co mi się przydarzy w życiu, ale też nie biorę niczego na siłę. I okej, okay, mam ten komfort, że nie muszę. Teraz, że nie muszę tego robić, na szczęście, że też mogę odmówić, ale też właśnie czekam na coś, co powiem, hurra, wstaję o 4 rano i naprawdę wstaję o 4 rano na plan, bo chcę to robić, a że to chcę bardzo robić. I no, więc mam nadzieję, że takie rzeczy już przede mną. No. Jeszcze na koniec mi się przypomniał taki jakiś piękny cytat, już nie wiem skąd. Dlaczego pani to robi? Bo to jest trochę o tym, dlaczego ja odeszłam z telewizji i zaczęłam robić kanał na YouTubie. Odpowiedź jest bardzo prosta. Bo mogłam. Bo mogłam. Wow. I tak po takim czasie myślę, że nie chciałam. To też. Nie, bo tego potrzebowałam. To też. Ale wreszcie, bo mogłam. Bo już była we mnie taka zgoda na to, co czuję, że jest dobre, że powiedzenie sobie tak, mogę to zrobić, zwalnia mnie z jakichś wyimaginowanych roszczeń, potrzeb, cudzych wyobrażeń. Naprawdę mam to gdzieś. Wreszcie mogę. I jak mi opowiedziałaś dzisiaj o sobie, to jest właśnie to. Kaśka Zielińska, robię tak, bo mogę. To jest super. Bardzo ci dziękuję i powiem ci, że dzięki tej dzisiejszej naszej rozmowie mam też, jestem przekonana, że w dobrą stronę idę i że to, co sobie teraz wymarzyłam, to, co będę robić i do czego się przygotowuję, do tych moich wymarzonych produkcji z tej drugiej strony, że to jest też właśnie taka właściwa droga i że warto właśnie iść tak, jak ty idziesz tą swoją drogą, bo że to jest fajne, że trzeba się spełniać, bo kiedy jak nie teraz, nie? Tak, i jeszcze jedno, marzenia się nie spełniają, tylko marzenia się samej spełnia. To się po prostu robi. Właśnie, to jest to. Marzenia, ale wiesz, to często właśnie mówię ludziom, że trzeba tak, że trzeba spełniać te swoje marzenia. I jeszcze jedno takie chciałabym... Robić to samemu, tak, po prostu. Tak, robić to samemu, brać sprawy w swoje ręce. Jeszcze sobie myślałam o jednej rzeczy, o której chciałabym jeszcze u ciebie powiedzieć, że jeśli pytasz o te takie rzeczy, których mnie nie znali, że ja mam na koncie dużo porażek, o których nie mówię, ale chyba największą taką porażką, żeby ty też tak pamiętać, żeby się spotykać z ludźmi, bo największą moją porażką jest, że nie zdążyłam się spotkać z niektórymi, bo po prostu za szybko odeszli, się spakowali po prostu i nie zdążyłam z nimi tej wypić kawy albo ich uścisnąć. I to kilka osób i to jest, kurczę, moja ogromna porażka w życiu, więc teraz nadrabiam to i to jest też takie moje postanowienie, żeby się spotykać. To skoro ty będziesz miała teraz więcej czasu, to ja też sobie zrobię więcej czasu. Nic to nie oznacza dla kanału na YouTubie, nie martwcie się,
Ale skoro dla obu nas, bo dla mnie też jest ważne to, gdzie są ludzie, których ja potrzebuję i chcę z nimi spędzać czas, to chodźmy wreszcie na tę kawę, co? No, słuchaj, i nawet wiem gdzie, ale powiem Ci, jak się wyłączymy. Bardzo Ci dziękuję za Twoją... za prawdę. No, dziękuję, dziękuję. No, lżej mi jest, o tak, no, że tak... A ja to doceniam, bo ja wiem, ile to kosztuje. Ja wiem, ile kosztuje stanięcie w swojej prawdzie. Po prostu. No. Dobra, bo już nie mam w ogóle się w co wycierać, no, od ja tych już łez. Ja mam koszuli, rękawy koszuli. Już nie mam tego ręcznika. Daleko jest ręcznik papierowy. No więc dziewczyny, ja też wam wszystkim w ogóle też jeszcze chcę życzyć siły i słuchajcie Magdy. Słuchajcie Magdy. Amen. No. Nie, słuchajcie siebie. Słuchajcie siebie, no ale wiesz, ty dajesz dużo odwagi dziewczynom, Magda, i to jest super. I powiem Ci, że cholera, czasem Ci tego zazdrościłam. No też tak właśnie powiem. To była taka moja zazdrość tego, że Ty masz na to odwagę, Magda. I tak mnie inspirujesz pozytywnie. Tylko czasem trzeba znaleźć właśnie przestrzeń dla tej swojej odwagi i czas. Więc no. Fajnie, fajnie. Tak, ja też uważam naprawdę, że każda ma swój czas i odwaga każdej z nas leży pod inną granicą, po prostu. I tutaj nie ma wyścigów, tak. Nikt nie jest lepszy ani gorszy, to musi przyjść moment. Dziękuję Ci jeszcze raz za wszystko, co dzisiaj powiedziałaś, naprawdę. Dziękuję. Całusy. No to co, było bardzo wzruszająco, wiem, czasem tak jest, że już naprawdę nie ma w co łez wycierać, ale każda łza taka wylana wspólnie powoduje, że czujemy się lepiej. Mam nadzieję, przynajmniej taką. Dziękuję Wam za dzisiaj, dziękuję za subskrypcję, za Wasze komentarze, na które bardzo liczę i za łapki w górę. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. Całujemy. Pa!